Ej, siemanko. Popatrzcie, co się udało kupić w zwykłym polskim markecie. Aż jestem sam w szoku. Kosztowało mnie to niecałe 4 dychy. Ale raz trzeba spróbować. A więc, tak jak było to wcześniej obiecane. Nie będzie pizzy. Rozkrajamy owoc. Czego? Kakaowca. Wygląda to tak. Z pewnością jest już mocno dojrzały. No i zobaczmy, co tam jest w środku. Twarde. Grupa twarda, jakby rozcinał jakąś twardą dynię. Wygląda to w ten sposób. No i co tu jest najważniejsze? Nie ta skorupa się liczy, tylko te nasiona. Bo właśnie nasiona kakaowca w takich białych otoczkach są jadalne. Tak to wygląda. I tu wewnątrz jest nasiono. Także na pewno coś skosztuje. Ale i też posieje. No to co? W tej sytuacji pozostaje tylko przygotować nasiona do wysiewu i wysiać. No to teraz czas na sadzenie pestek kakaowca. Niektóre się udało wyczyścić, a na niektórych został taki biały kożuch, taki nalot. Ale cóż, to tam możemy włożyć do ziemi, tak jak jest. Posadzę je wszystkie w tej jednej doniczce. Także trzeba ją teraz napełnić ziemią. O, jak fajnie lubię, jak się wszystko samo robi. Teraz powsadzam tutaj nasiona. Pestki już są. I teraz drobna warstwa ziemi na górę. No i to, pozostaje teraz czekać. Jak coś wykiełkuje, na pewno dam znać. Także tyle na razie z sadzenia kakaowca. Hej.